która bardzo krótko płynie. W lesie bierze swój początek, koło szkoły zaraz ginie. Ukochana jest przez ludzi, nie wyrządza nigdy szkody. To rudzieniec, choć nie rudy, znany z czystej, zdrowej wody. Jeśli teścia chce mieć dobrego zięcia, to powinna dużo wody pić z rudzieńca. Bo jak powiadają tu miejsce w ludzie, jakaś moc tajemna jest w tym małym źródle. A gdy ktoś ma problem z niedobrą teściową, no to trzeba ją zanurzyć w rzeczę głową. Gdy tej wody tak cudownej pokosztuję, to już nigdy w życiu się nie zdenerwuję. Ludzie chodzą do tej rzeczki leczyć kaca.